Ale ja się nie włóczę. A co ty robisz? Szukam. Może Antoni księciem jest? Może ma jakieś posiadłości zamorskie? A może jestem przestępcą i zamordowałem kogoś? Mnie już niepotrzebny. Domu nie mam, nie mam gdzie go postawić. Sierotka, Marysia. Nie zostanę tu długo. Odłożę na studia i jadę do Warszawy. Mamie obiecałam, że skończę studia. Jak widzisz, życie nasi też ma swoje uroki. Zachwyciła mnie pani. Michała przygniotło! Nie gapić się, zapłacenie się nie płaci. Nawet na lekarza nie starczy. Nie potrzeba do szpitala! Mogę zobaczyć? Jest pan lekarzem? Nie, lekarzem nie jest. Ale mogę pomóc. Znachorstwo jest zabronione. To po co się tak na nią gapiłeś? Znasz ją? Raz ją widziałem. Pan umie? Kiedykolwiek operował pan człowieka? Muszę się zobaczyć z hrabią Stanisławem Czyńskim. Tak nie można! Ja muszę zanonsować! Ty jesteś z innego świata. Nic z tego nie będzie. Leszek wspominał, że marzysz o studiach. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Jak co komu złego się działo, to od razu do Antoniego. I wiadomo, że tam pomoc zawsze się znalazła. Ja bym wolała, żeby Antoni sobie nie przypomniał. Jest szczęśliwy, a o to w życiu chodzi, prawda? Dlaczego zatrudni się do więzienia? Prawo jest prawem. Niech się Antoni nie martwi.